pamiętajcie, że nasze mięśnie potrzebują gibkości. Nie tylko napinania, ale i rozciągania, bo od tego zależy, czy będziemy sprawni. Także pamiętajcie, rozciągajcie powięzie. Futurysta też potrafi. Siemanko, witam wszystkich z targu FIBO. Dzisiaj mamy czwarty dzień. Jesteśmy coraz bardziej zmęczeni, bo jednak pracujemy tutaj, nie tylko przyjechaliśmy się pobawić, ale nie czyni to nam żadnej różnicy, żeby wykonać w międzyczasie jakiś porządny trening i korzystając z uprzejmości firmy Trek, udało mi się po raz trzeci z rzędu zrobić trening oparty tylko o sztangę wolną i powiem wam, dawno nie czułem czegoś takiego jak tutaj czuję, czyli jeszcze raz wolne ciężary. No i co? Szybka regeneracja po treningu w postaci jakiejś dobrej odżyweczki typu Recovery 2.0 firmy Active Lab. No i robimy pokazy gościnne, robimy wywiady. No i co? Enjoy, jak to się mówi, raz ze wszystkimi. Jak widzicie, za mną jest stoisko bodybuilding.com, przy którym ustawia się chyba jedna z największych kolejek, bo rozdawane są wszelkiej maści próbki, a między innymi nasze BCA, jakbyśmy się tam dopatrzyli, sobie stoi, ponieważ właśnie firma Active Lab jest poprzez bodybuilding jako jedyną firmą, która jest właśnie sprzedawana w Stanach, co jest taką ciekawostką, a jednocześnie hitem. Tutaj widzicie stoisko cross-treka, właśnie chłopak wykonuje tutaj typowy taki trening crossfitowy. Wcześniej miał bój z martwymi ciągami. Myślę, że jak ja bym miał to robić, to ciężar, który ma zadysponowany, byłby dla mnie dobrą rozgrzewką. Idziemy dalej. Za moimi plecami Dennis James, zainteresowanym nie trzeba go przedstawiać, wiadomo, człowiek legenda, żywa legenda. I całe stoisko firmy Gorilla Wear, sam się zaopatrzyłem w dwa tank topy, kupiłem sobie dresik, pierwszorzędna marka, możecie zobaczyć. Na żywo zupełnie inaczej to wygląda niż w TV, niż w szkiełku, mówiłem wam o tym. Przejdźmy sobie dalej, zobaczymy co tutaj jeszcze. O, mam tutaj kogoś znajomego, zaraz go złapiemy. Dzień dobry. Cześć. Buziaczki. I korzystając z okazji, że właśnie chodzimy sobie po FIBO, spotkaliśmy nikogo innego jak Radzia. Dzisiaj ja jestem za mikrofonem. Radziu, jak wrażenia? Wrażenia jak zawsze zajebiste. Kto nie był jeszcze na FIBO, to niech żałuje, bo naprawdę warto tu przyjechać, pooglądać, widać trochę ściana. Jak widzicie, zrobiłem trochę zakupów. Ja zrobiłem to samo, to jest moje pierwsze FIBO, także ja jestem bardzo, bardzo, bardzo teraz zajarany. A to jest które twoje FIBO? A moje to już nie wiem, straciłem rachubę, bo byłem tu dawno, dawno temu. No, oczywiście z Fitness Authority jestem tutaj co roku. Od 6 lat już mamy swoją markę. Wcześniej też byliśmy, ale jako tam, jak powiem, przedstawiciele innych brandów. Teraz od 6 lat jesteśmy co roku z Fitness Authority, no i jest dobrze i będziemy jeszcze tu wiele, wiele lat, także polecam, możecie przyjechać nas zobaczyć za rok. Jutro mamy zawody zawodowców, tak? Mamy? Bo są. No, nie mamy, bo są odwołane. No właśnie, no bo tak słyszeliśmy właśnie, że niby odwołane, niby nie, no ale Radek potwierdza, no to wielka szkoda, bo między innymi po to tu przyjechaliśmy. No dokładnie, szykowaliśmy formę właśnie tutaj razem. Jak widać, żyły mamy, no, ale już podjedliśmy wczoraj, no bo to
doszły wieści, że niestety nie będzie tych zawodów, więc no niestety... Troszkę wodą podeszliśmy, no cóż, ale widać, że ćwiczymy, no wyróżniamy się. Także niestety za rok może im się uda. No. Dobra, dzięki Radziu, jeszcze do ciebie podejdę, dobra, pogadamy. Dzięki. No. Kolejne stoisko, za moimi plecami no, Markus Rull. Jak widać, wiek wcale nie wpływa na niego źle, bo chłopak ma już po 40, cały czas prezentuje całkiem przyzwoitą formę. No i będę chciał przypolować na pewno na zdjęcie z tym facetem, bo odkąd pamiętam, obserwuję go i bardzo lubię jego sylwetkę. Właśnie widzicie Flexa Lewisa, który zdominował totalnie kategorię 212 funtów, także chylę czoła, bo gościu po prostu skosił wszystko, co było możliwe. No i jak widzimy, jest na takiej dosyć mocnej masie jak na niego, ponieważ z tego, co czytałem i dowiadywałem się, to chce przejść do kategorii wyższej. No kawał chłopa, nie da się ukryć. Za nami Phil Hills, wielokrotny zdobywca tytułu Mr. Olympia. We wrześniu będzie pewnie bronił tego tytułu i myślę, że go obroni, ponieważ jego sylwetka, mimo że nie wygląda na tak ogromnego jak reszta chłopaków jakby ze strefy zawodowej, to po ściągnięciu koszulki wyjaśnia sprawę. Zobaczcie. Facet ma podobno bardzo miłe usposobienie. A ja strzeliłem sobie koszulkę. The Gift. No, kolejny możny tego świata. Kolejny bardzo dobry zawodowiec, moim zdaniem. Facet, który może zagrozić właśnie wcześniej wspominanemu Philowi Hitowi. Możemy zobaczyć go z bliska, poobserwować. Szkoda, że ma na sobie koszulkę, bo chciałbym zobaczyć, jak to wygląda w praktyce, na żywo. Tutaj się dzieje, to jest naprawdę największy chyba hardcore na całych targach. Mamy tutaj ekipę 5% prosto z Kalifornii. Mamy pisankę, tutaj mamy samego Richa Pianę, którego bardzo lubię, bo jest to facet, który naprawdę nie obwija w bawełnę. Nie ukrywam, że jem prawie każde śniadanie, oglądając filmiki na YouTubie z jego udziałem. Spójrzcie. No, akurat nasz krajan, nasz rodak Adam Jabłoński robił sobie z nim zdjęcie, także jest tutaj trochę Polaków. Chyba największe ramię na całych targach, 68 w obwodzie. Już wiem, za czym mam podążać. Moje skromne 50 się przy tym chowa.